Witam serdecznie. Jestem w miejscowości Tolcz. Tu przede mną widzicie pałac z XIX wieku. Tu jest ładny pomnik przyrody, bodajże platan. A najlepsze jest to, że ja tutaj coś wam pokażę. Nie wiem, czy to jeszcze znajdę. Tutaj. Ja myślałem, że to jeż leży tu. A to są owocniki chyba. Tego właśnie drzewa, platanu, bo widzę, że są takie małe bombki. Pomnik przyrody, piękny. Bardzo lubię stare drzewa. Ogólnie muszę się przyznać, że rozmawiałem przed chwilą z właścicielem, może nie wiem, współwłaścicielem tego tutaj budynku i terenu. Nie wiem, nie chcę mylić faktów, dlatego wybieram dwie opcje. I ogólnie bardzo miła rozmowa, bardzo miły pan. Troszkę mi opowiedział o historii tego pałacu, o, jak to powiedzieć, parku przypałacowym. No dobra, ale weźmy się za zwiedzanie tego budynku. Ogólnie budynek widać w opłakanym stanie. Z tego co wiem, jedynie wieża właśnie ostatnio była kilkanaście lat temu wyremontowana. Jest nowy dach i jak to powiedzieć, no ona podejrzewam trochę wytrzyma. Ogólnie fajny budynek, piękny. Zobaczymy, czy uda mi się wejść do środka. Pewnie nie wiem, czy jakieś przyzwolenie będę miał, ale wejdziemy, póki jest jeszcze w miarę jasno. No dobra, jesteśmy w środku. Mam nadzieję, że pan właściciel nie zauważy tego, że tutaj weszłem. W sumie mogłem się spytać, ale bardzo sympatyczna rozmowa. Zaszczek sobie, że jeśli znajdę złoto, to się dzielimy. Także i tak fajnie. No dobra, jak jestem w środku, to przyjrzyjmy się szczegółom. Bardzo grube ściany. Tutaj jakby była okładzina z cegły klinkierowej dodatkowo. Coś się stało z tymi murami kiedyś, jak widzicie. Pod spodem są kamienne fundamenty. Fajnie, że nie ma, jak to powiedzieć, nie ma listowia, nie ma tych roślin. Dobra, włączam doświetlacz, bo widzę, że mamy jakąś piwniczkę. Niebezpiecznie pewnie jest, jak nie wiadomo co, ale są i piwniczki. W sumie fajnie, bo nawet dosyć czyste są. Ale jest tutaj klimat, że jak z horroru. Piękny pałacyk. W sumie podoba mi się bardzo tutaj, że jest w miarę czysto, bym powiedział. Jakby teren był sprzątnięty. No dobra, tu się wszystko i tak zarywa. Tutaj widzimy, jest zamurowane. Tu, gdzie świecę teraz. Jest łuk zamurowany. Jest po prostu przedzielona piwnica. I okna też są zamurowane. Tak jakby do pomieszczenia obok były takie. Albo wiecie co? Albo ten budynek był kiedyś rozbudowany. Bardzo klimatyczne ruinki, bym powiedział. Naprawdę bardzo. Tutaj mi się wyjątkowo podoba. Aha, tam się budynek jednak kończy. Czyli te okna, co tutaj widzicie, one wystawały na tego, na zewnątrz. Jest następny łuk. Tu jest pięknie, jest teren, nie wiem, jest, jak to powiedzieć, obiekt w opłakanym stanie. Ale jest bardzo klimatyczny. Ściana mokra. Zobaczymy, co tu jest za dziura. Jakby ktoś coś szukał. No ogólnie pan mi opowiadał pewne historie tutaj związane z właścicielami, ale niestety, jak to bywa w tych czasach, nie mogę ich opowiedzieć oficjalnie, bo nie chcę komuś przykrości zrobić.
No dobra, wyłączymy doświetlacz, bo nie wiem, na jak długo mi tej starczy. Tu jest ładny łuk w powietrzu, bym powiedział. Kiedyś podtrzymywał podłogę. Tutaj też są piękne łuki. Tutaj jednego brakuje. Tutaj widzimy, jest początek jego. I tutaj też jest drugi początek. W sumie muszę przyznać, że naprawdę jest ciekawy obiekt. Bardzo mi się podoba. Może dlatego, że tutaj czuć świeże powietrze, naprawdę. Tak dziwnie. Tego, że wszystko jest otwarte. I pewnie dlatego. Tutaj też jest jakaś skrytka, bym powiedział. Weźmiemy, pokażemy wam to z bliska. Jak już tutaj jestem. Ktoś coś szukał, definitywnie. Były jakieś zawiasy, jakiś rygiel, bym powiedział. Tu jest niebezpiecznie chodzić po tym. W sumie piękna stara cegła. Teraz wam pokażę. Jest duża cegła. Format całkiem inny niż dotychczas, co są tymczasowe, teraźniejsze, chciałem powiedzieć. Duży format, zabytkowy, definitywnie. Dobra, ja zobaczę, czy uda mi się wejść troszkę na to wzniesienie. I zobaczymy, co tutaj można zobaczyć. Aha. Jestem już tutaj chyba w części niepodpiwniczonej, ale naprawdę to jest pięknie. Znaczy, pewnie dlatego tylko mnie to cieszy, że jest świeże powietrze tutaj. Troszkę wieje, nie wiem jak będzie z moim głosem. Tu jakby były ściany już modernizowane. Całą historię tego pałacu myślę, że dam wam w opisie link do przeczytania. Ogólnie piękna budowla, naprawdę piękna, ale bardzo mi się podoba, że tu nie ma śmieci. Ta wieża, chociaż jest trochę otynkowana, może trochę przetrwa. Nie wiem, czy ona nie jest jakaś młodsza, bym powiedział. Ogólnie piękny budynek. Naprawdę piękny. Tutaj też jakieś przejście zamurowane. Nie wiem, czy widzicie tutaj. Tu jeszcze jakiś stary typ włączników. Tam u góry jeszcze rury od centralnego ogrzewania. Nie wiem, czy są po niemieckie, czy tu miejsca po grzejnikach, gdzie wisiały. Piękne, okrągłe okna na szczycie budynku. Dobra, ale wyjdźmy na zewnątrz. Zobaczymy, czy nie ma jakichś niespodzianek typu studzienki. No, budynek pięknie był kiedyś otynkowany. Tutaj jest miejsce po trzecim oknie w środku. Ogólnie sklepienia okien były jakieś półokrągłe. Tak przynajmniej widzę. Te dwa okna, mi się zdaje, są dorobione później.
podejrzewam, że pierwotny wygląd tej ściany był całkiem inny. Przejdźmy się jeszcze tutaj naokoło. Zdobienia wszystkie chyba już odpadły. Ja muszę trochę patrzeć pod nogi. Aha, pięknie tu jest. Naprawdę nie wiem, to jest takie urokliwe miejsce. Jest na takim uboczu, można powiedzieć. Jest taka cisza tutaj. Tu piękne słupy, bodajże granitowe, wejściowe. Tu pewnie była cała zagroda, jak to powiedzieć. Tutaj wychodzili na dziedziniec. Widzimy piękne stare drzewa, które w większości są ponoć za tego. Jak to powiedzieć? Wypadło mi z głowy. Taka prosta rzecz. Pomnikami przyrody. Tutaj piękne granitowe, robione ręcznie słupy. Wielkie, potężne, ciężkie. Naprawdę piękna sprawa. Ach, tutaj coś pisze. Muszę iść tam zobaczyć. Jestem ciekaw, co to jest. Kurde. Fajnie, że znalazłem tutaj. Dobrze, że mam latarkę przy sobie. Zobaczcie. Von Schoning 1835 czy coś takiego. I tutaj jest 1926. Nie wiem, czy był remont, wtedy przebudowa właśnie. Ale kamień jest piękny, majestatyczny, wielki. Bardzo mi się podoba. Płaski, zrobiony naprawdę z taką dokładnością. Naprawdę fascynuje mnie takie coś. Szkoda tego budynku. Jak tutaj jest druga... Zobaczmy drugi szczyt budynku, jak to wygląda. No tutaj na przykład właśnie widzimy, były trzy okna. Pewnie z przodu było to samo, u góry. Tutaj. Spójrzmy jeszcze na morze. No nie morze bałtyckie, tylko park przypałacowy, bo coś ciekawego widzę. Tak jakby jakaś ziemianka była pod drzewem. No i chyba to coś jest takiego. Jakie to fajne widoki są. Jak to mi się podoba. Jest niesamowite. Tu już są śmieci niestety. Ale to jest tak pięknie. Tak staro wygląda. Że masakra. Tu jest park przypałacowy. Podejrzewam, tam jest zagłębienie. Tam był jakiś staw. Stare, piękne drzewa. Ponoć w większości są to pomniki przyrody. Ale ta ziemianka, ona mnie rozwaliła. To jest masakra. Niepozorne, nie wiem, wzgórze, a kryje taką niespodziankę pod spodem. Tylko oczywiście nie będę wchodził tutaj w górę, ale może trochę wejdę jednak. Bo tu jest jakaś dziura, żeby tam nie wpaść. Tak jak widzicie, jest wnętrze tego. To pewnie coś w stylu jakiejś lodówki, albo coś do przechowywania przetworów i tak dalej. No dobra, obejdźmy jeszcze raz naokoło. Wróćmy do punktu przyjścia. Jeszcze się schyliłem. Ja naprawdę myślałem, że to są jeże małe. Jeden jeż na początku taki dosyć... Myślałem, że to jest skulony, leży w liściach. A to są owoce... Owocniki platanu bodajże, który tutaj sobie dumnie rośnie.
wieża piękna. Ogólnie widać po oknach, że były zmieniane nadproża. Możliwe, że były poszerzane okna, bo dosyć duże są jak na stare warunki. Przeważnie kiedyś robiono wąskie okna, tak jak wam zaraz pokażę. Robiono wąskie okna z tego względu, że łatwiej można było je przesklepić. Dobra, zrobimy kółko z tej strony, bo chcę iść jeszcze do tych, jak to powiedzieć, do wyjścia głównego na dziedziniec. Ale wam najpierw pokażę tutaj właśnie, jak to okno kiedyś przesklepiano, dlaczego one były takie wąskie. No i tu jest właśnie tutaj przesklepienie tego okna, typowo murowane. Wtedy można było się sobie pozwolić na takie okno, ale nie za szerokie, bo inaczej to by się zawaliło. Są właśnie słabe punkty budynku, one rozpierają ściany, tu jest właśnie pęknięcie. Ale kiedyś tak robiono, nie było żelbetów, była tylko cegła. Taki kunszt, można powiedzieć, murarski. Dobra, ale ja chcę iść koniecznie do tego wyjścia. No, kamerka mi się wyłączyła. Ja chcę iść koniecznie do tego wyjścia na dziedziniec. Głównego wejścia kiedyś, pewnie. Naprawdę piękna tutaj jest sprawa. Tutaj mógłbym mieszkać. Pokusiłbym się o takie stwierdzenie. Teraz wam pokażę, jak niebezpieczne jest. Ja tylko patrzę, czy jestem w dobrym tego miejscu. No dobra, tu jest ściana, na pewno. Widzicie, jak wszystko jest zarwane. Nie wolno tutaj wchodzić. To, co robię, jest niebezpieczne i nie wolno powielać takiego postępowania. Ogólnie chciałem wam pokazać, tutaj też są zamurowane okna, drzwi. Znaczy okna nie, drzwi pewnie. Takie dziwne. Tak jakby tam był w rogu komin, którego wcześniej nie było, nie wiem. To jest miejsce pewnie po piecu kaflowym, kominku, coś w tym stylu. Tutaj są ucięte belki, które stanowiły tutaj podłogę, pewnie poziomu wyżej. No, remont remontem zrobiony, ale ta rura, co jest, ona tak niszczy budynek, bo jest zakończona w połowie. Leci woda sobie. No dobra, tu nie wejdziemy. Tu są jeszcze właśnie stare rury. Starego typu okna były typu skrzynkowego, z podwójnymi oknami, skrzydłami. Szerokie mury. Tu jest też niebezpieczne przejście. Tutaj widać te okna właśnie. Niebezpieczne przejście, które kiedyś się na pewno zawali. W najmniej przewidzianym momencie. Dobra, przechodzimy tutaj szybko. Schody piękne, granitowe. Kurde. Naprawdę piękna sprawa. One przetrwają jeszcze nie jedno pokolenie. Tak samo jak ten wielki, potężny, granitowy słup. Troszkę koślawy, bym powiedział. Taki krzywy, przekoszony jest. Ale to mówię, to jest ręczna robota. Naprawdę czapki z głów dla tych, którzy to potrafili zrobić. Z jednego bloku kamiennego, takiego dziwnego, potrafili takie cudo wykrzesać. No dobra, moi kochani. Myślę, że ten filmik będzie dobiegał końca. Bo raczej nic ciekawego więcej tu nie pokażę wam. Chyba, że jak coś, to dogram. Historię tego pałacu szukajcie w opisie. Dam jakiś link, żebyście mieli rozeznanie. Ale naprawdę jest tak pięknie. Może dlatego, że jest pogoda fajna. Naprawdę teren odbiera mi tego. Odbiera mi mowę. Stare drzewa wszędzie naokoło. Nie wiem, czy to widać. Tu były zabudowania właśnie folwarczne.
Tutaj pewnie był właścicielem tych ziem naokoło wszystkiego, ten, kto tutaj mieszkał. Wychodził sobie, patrzył. No troszkę smutne jest to teraz, ale niestety. To jest częsty widok na pobliskich wioskach. No dobra, kończymy. Zdrowia wszystkim życzę. Jakby coś, to dogram jeszcze materiał, gdyby coś się okazało, że warto, nie wiem, pokazać. Jeszcze widzę coś ciekawego odnośnie tej wieży. Chyba dobrze mówiłem, że ona była dobudowana, bo tam było jakieś wielkie przejście jedno, tak mi się zdaje. I te cegły jakby były inne, nie wiem, no kurde, no nie wiem, może się mylę. No dobra, nieważne, tylko że ona mi jakoś nie współgra z tym wszystkim. Zaraz wam pokażę dlaczego, jak już jestem w tym temacie, miałem się żegnać, ale mówię, ja tutaj mógłbym pół dnia spędzić i pewnie bym znalazł jakieś szczegóły. I widzicie, to są cegły tej wieży tutaj, a tutaj widzimy na dole stare cegły, one są całkiem inne, czerwone takie, nie wiem, mają, no inaczej są zrobione, jest inaczej powiązane to wszystko. Moim zdaniem definitywnie ta wieża jest dobudowana. Dobra, ja patrzę pod nogi, czy nic mnie nie tego nie zabierze piętro w dół. Ale chyba nie. Dobra. Dobra, kończymy. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć.